Witam na kanale Novato, sprawdzone, polecone. A dzisiaj sprawdzamy klimatyzator na budowie Sonier Dival na kontenerze biurowym u kierownika. I tutaj wystąpił mały problem, ponieważ pierwszy raz to robiłem na takim stalowym kontenerze, ale z pomocą przyszedł kierownik i zaproponował, aby przytwierdzić to nitownicą do nakrętek. Nito nakrętki są takie, jak było tam widać, i zdało to egzamin, wywiercone w konstrukcji i przykręcone bez problemu. Co mogę powiedzieć o tym klimatyzatorze? Bardzo estetycznie wykonany, bardzo ładny, jednostka zewnętrzna dosyć duża, a więc można spodziewać się, że chłodzenie będzie realizowane bardzo dobrze. A ogrzanie zbytnio nie ma co się przejmować, ponieważ kontener wyposażony jest w grzejniki elektryczne, więc chłodzenie z klimatyzatora, grzanie raczej bezpośrednio z grzejników. Instalując taki klimatyzator na kontenerze, który jest przewożony, trzeba pamiętać o gabarytach, których nie wolno przekroczyć. Ten kontener ma 2,80 wysokości, 2,50 szerokości i to są wymiary, które nie mogą być tak dobrowolnie przekraczane, ponieważ obowiązuje w ruchu kołowym, obowiązują pewne zasady, po prostu nie można przekroczyć pewnych wymiarów. I tutaj miejsce montażu jest nieprzypadkowe na przedniej ścianie, dlatego żeby właśnie zachowane były te wysokości, których nie wolno przekraczać, jeżeli poruszamy się takim kontenerem. Ten kontener jest przewożony na lawetach, na specjalnych kontenerowych lawetach, a więc to wszystko ma znaczenie. A tutaj już kilka fotografii, jak to wygląda. Sonier Dival, pierwsza odsłona, bardzo ładny, prosty klimatyzator. Zapraszam. Sprawdzone, polecone.